Cześć, jestem Klawia To No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw wzory lub symbole chemiczne i nazwy substancji oznaczonych literami A do E oraz równanie reakcji chemicznych od 1 do 5 przedstawionych za pomocą hemografu. Tak jak Wam zawsze powtarzam, hemografu nie robimy od pierwszego równania. No chyba, że to jest tak prosty hemograf, że od razu widać w pierwszym równaniu co jest czym. Ten hemograf do nich nie należy ponieważ mamy w pierwszym równaniu niewiadomą A i C. No do tego nie damy rady zrobić, prawda? Dlatego zaczynamy od piąteczki, bo mamy tylko jedną niewiadomą. I mamy tak. BR2, dodać coś, daje nam HBR. No to jak z tej strony mamy BR, i tutaj też, no to z tej strony brakuje nam wodoru. Przypominam, że wodór występuje w postaci cząsteczkowej. Tu mamy dwa bromy, dwa wodory, no to dajemy sobie tutaj dwójeczkę i już strona prawa i lewa równania nam się zgadzają. No i odgadliśmy, co to jest A. A to H2, czyli wodór. I tym oto sposobem przechodzimy sobie do pierwszej. Pierwszego równania mamy Cl2 plus już nie A, tylko H2 w postaci cząsteczkowej i daje nam to HCl, czyli kwas chlorowodorowy. Odgadliśmy, co to C. HCl. No i znów z tej strony mamy dwa chlory, dwa wodory, to tutaj dajemy dwójeczkę. Ok. Co nam to dało? Tu już mamy to, to jest jak w krzyżówce. Z tej strony mamy jedną niewiadomą, tu mamy jedną niewiadomą, ale jest to reakcja wymiany. Powinniśmy to ogarnąć. I patrzcie, w którą stronę leci strzałka. Tutaj nie widać niestety, jak ja piszę, ale leci w górę. To znaczy, że zaczynamy nasz zapis od B plus C. B nie znamy, ale C to jest HcL. Daje nam to. MgCl2. Aha, bo tu jest plus A. No to spoko, bo tu już widzimy, że to jest H2. No i sobie zawsze podkreślamy. Jest wodór, jest wodór, jest chlor, jest chlor. Czego brakuje? Ano, magnezu. Czyli C, nie, przepraszam, B. To będzie Mg. Z tej strony mamy dwa chlory, z tej strony mamy dwa wodory. Tutaj dwójeczkę. I już nam się wszystko zgadza. Możemy przejść sobie do reakcji trzeciej, bo mamy A, czyli H2, dodać jakieś tam D i daje nam to H2S. Jest wodór, jest wodór, brakuje nam siarki. Siarka nie występuje w postaci cząsteczkowej, czyli ją zapisujemy sobie tak, jak jest. D to siarka. Ok, no i możemy przejść sobie tutaj już do reakcji czwartej. Znów. Strzałeczka leci do góry, czyli zaczynamy od C, a to jest HCL. Następnie siarczek miedzi. Nie, nie mamy E, to jest do odgadnięcia. Dodać H2S. Mamy H, mamy H, mamy S, mamy S. Tego nie mamy. Pamiętajcie, że najpierw metal, potem nie metal, czyli mamy CU. CL. I teraz musimy z tego poodgadniać, jakie my tu mamy wartościowości. Chlor ma taką wartościowość, ile wodoru mamy w danym kwasie. Jest tu jeden wodór, czyli ma wartościowość 1. Natomiast SK pochodzi nam z kwasu H2S, dlatego ma wartościowość 2. To znaczy, że jak tu jest 2, a tutaj nic nie było. To znaczy, że ta mieć też ma wartościowość 2. No to teraz przeskakujemy na drugą stronę i piszemy, że tu jest wartościowość 2, która nam leci po skosie do chloru. No i mamy z tej strony dwa chlory, dwa wodory i dajemy tutaj dwójeczkę i prawa i lewa strona równania nam się już zgadzają. I to jest tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. A jeszcze nie dopiszemy sobie, że E to. Oczywiście jest CuCr2, czyli chlorek miedzi. No to jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.